Siema, ja jestem Pietrek Noliw i witam was w następnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy w Country MTA. O, jak widzicie, dostałem 5000 donate'em. Dzięki kraj, pozdrawiam cię. No i co, na wstępie jeszcze pozdrowię osoby, które zapisałem sobie. I to jest Kacper, Herbatnik, który dał mi 5000 w donate'cie jeszcze. O, Rydziu tu przyleciał. I Szatan 57, też go pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze tutaj wszystkie osoby, które mi teraz piszą. Pozdrawiam wszystkich. No i dzisiaj sobie pojedziemy na zlot G1. Tam są oczywiście będą eventy różne i potem będzie jeszcze licytacja farm, którą jestem bardzo ciekaw, bo sam bym taką farmę chciał. Zobaczę, ile one kosztują. Może kiedyś się złapię na taką licytację. Jakbyście byli ciekawi, co jest w mojej sabrze, to dodałem do niej zawieszenie obniżane i podwyższane też. Bardzo fajnie to w sumie wygląda. Taki miękki samochód jest w ten sposób. Jeszcze raz pozdrawiam osoby tutaj. Brajnek. Tak, Brajnek, pozdrawiam cię też. Jedziemy sobie oczywiście tu już na G1. G1 to jest jakby taki tutaj parking piętrowy. Nie wiem, czemu to się nazywa G1, możecie mi w sumie wytłumaczyć, czemu to tak się nazywa, bo sam nie wiem. Ja tego się tylko nauczyłem właśnie tej nazwy od innych graczy, sam nie wiem jak. Dobra, my jesteśmy już na G1, jak widzicie, już sporo tu osób się zebrało. Chwila, wyłącz tylko radio. Dobra, wyłączyłem radio i tu jest pełno osób. Jak widzicie, tutaj kurde wszyscy się zebrali. W sumie takie eventy są naprawdę fajne. Można sobie popatrzeć na furki innych osób. Tu jest na przykład Alfa, nie, to jest Euros, którego mam na For Life w sumie. To jest ten sam samochód. No jak widzicie, tu jest pełno samochodów, wszystkie potuningowane. Naprawdę, możecie tutaj spotkać na różniejsze. Chyba najszybszym pojazdem stąd to jest oczywiście Sabra z tuningowaniem, na którą ja mam, która jedzie 210 na godzinę, z tego co wiem i z tego co tam na liczniku widziałem u mnie. Więc chyba szybszego samochodu nie ma. Oczywiście może być, ale to tylko na ulepszenie silnika, to tylko wtedy mógłby być szybszy. Jakbyście mogli też zobaczyć, dodali takie jakby tutaj nad moim nickiem jest YouTuber, że jestem YouTuberem. To jest na przykład trochę fajne, bo i osoby, które nie znają mnie z YouTube'a, a grałem na serwerze, oczywiście mogą mnie zapytać o jaki mam tutaj link do swojego kanału na YouTube i mogą wtedy sobie obczaić. Dobra, pierwsza eliminacja jakby, to będzie najładniejszy w sumie samochód, jak w sumie na każdym spotkaniu na G1. I w sumie jak tutaj za chwilę sobie popatrzę, w sumie moim zdaniem też mogę wam pokazać, powiedzieć, który samochód według mnie jest najładniejszy. Tak jak teraz w sumie sobie popatrzę na te auto, to jednym z ładniejszych jest ten Hermes, czy jakoś tak się chyba to nazywa. Jeśli źle mówię, to mi poprawcie. Następnym autem jest tutaj taki niebieski. Niebieska Alfa. Fajnie wygląda ten kolor, fajnie jest dobrany z tymi zielonymi lampkami i jeszcze czarnymi felgami. W sumie takie same felgi mam w mojej sabrze. O kurde, dziwu moim zdziwieniom, zająłem trzecie miejsce moją sabrą. Nie wiem, czy to jest taka ładna sabra, na pewno ją będę zmieniał, ale na pierwszym miejscu wygrała osoba... Na pierwszym miejscu był Yorksi, tak, Yorksi.pl, na drugim miejscu był Upspace, a na trzecim miejscu byłem ja, więc nie wiem, jakie wygrałem, ale dziękuję, że zagłosowaliście na mnie, osoby z administracji. Według mnie ta sabra i tak jest jeszcze do poprawy. Wczoraj kombinowałem nad kolorkiem i felgi na pewno wczoraj zmieniłem. Kolorkiem wczoraj kombinowałem, żeby był trochę ładniejszy, mam nadzieję, że jest. Planowałem, żeby ten kolor zmienić w sumie na biały, ale jeszcze na tym pomyślę. Następna eliminacja to będzie pojazd z najmniejszym ID i w sumie tutaj nie wiem, jakie jest najmniejsze ID. Pewnie z jakichś 100 coś, bo ID 1 na pewno nie ma na serwerze. Ja mam ID 147, nie, 148, tak, 148, więc to jest chyba nawet małe. Tu mają ludzie po 800, 700, 870 coś, tu jest 354. To tutaj w sumie, a tu jest fuck you, fajna rejestracja. Tu 158? 158, tak. Więc no, jak widzicie, rejestracje nie przewyższają 1000, tak mniej więcej. Tak, nie przewyższają 1000. Więc nie wiem, może też zdobędę jakieś miejsce, może nie. Zobaczymy za chwilę, co się stanie. O, w sumie już była tutaj eliminacja, wygrał Walton z ID 9, więc w sumie on zgarnia 10 tysięcy, ja wygrałem 15. Dobra, ale tutaj za chwilę będą pytania, zobaczymy co będzie na pytaniach. Dobra, jesteśmy po pół godziny przerwie, serwer wywaliło chyba dwa razy, z tego co pamiętam. Przyczyną było to chyba, że po prostu za dużo osób stało w jednym miejscu, serwer nie wyrabiał, znaczy hosting, i po prostu wszystko wywaliło. Raz kasę wywaliło i z powrotem powróciła, bo Rydziu dał tam, oddał wszystkie należności. A za drugim razem, czyli teraz już na szczęście nie wywaliło, zapisała się kasa. No, jeśli byście chcieli wiedzieć, jak wygląda ta farma do kupienia, oczywiście licytacja na nią będzie. Nie wiem, o jakiej cenie będzie jeszcze ta licytacja, więc...
więc w sumie nie wiem, czy będę licytował, czy będę miał tyle kasy na właśnie na tą farmę. W sumie wątpię w to, bo to już są takie raczej droższe rzeczy. No jak możecie zobaczyć, to jest taka mała farma dosyć z jakimiś tutaj krowami. Pewnie będzie się tutaj doiło mleko i je może sprzedawało, jeśli tak to właśnie będzie wyglądać. Tu jest właśnie... O, nie zauważyłem tego tutaj wejścia w sumie. Silosy tutaj są no ogólnie fajne miejsce na jakąś tam bazę organizacji, też bardzo dobre. Dobra, licytacja się już zaczęła, minimalne przebicie to było 100 tysięcy, cena wywoławcza to było też 100 tysięcy, więc miałem taką pewność, właśnie ja mi pieniędzy nie starczy i osoba, która tutaj właśnie wylicytowała jako ostatnia, chyba za 600 tysięcy właśnie tą farmę, chyba gdzieś tutaj to było. Najpierw było 300 tysięcy, potem 400, ów dał 500 tysięcy i potem jeszcze było chyba 600 tysięcy, za chwilę je znajdę. Tak, było 600 tysięcy i sprzedane za 600 tysięcy, niestety nie pamiętam kto. Kurde, jak ja bym miał tyle pieniędzy, na pewno bym tutaj inwestował w to, choć 600 tysięcy na serwerze nie jest aż tak trudno zebrać. Ja ostatnio nie gram aż tak dużo tutaj na pracach, raczej wchodzę po prostu, żeby na chwilę pograć, zrobić filmik i spadam, bo mam inne rzeczy też do roboty. Ale jak wiecie, właśnie, licytacje tak wyglądają. Jeśli byście chcieli i jeśli mi się też uda, to spróbuję też nagrać odcinek właśnie z tych farm. Jeśli oczywiście mi się uda, postaram się. Dobra, ta licytacja się skończyła, lecimy teraz do Blueberry na następną farmę. Jeśli nie wiecie, jak ta farma wygląda, w sumie mogliście też wiedzieć, bo ona była na Discordzie serwerowym. Tam mogliście zobaczyć wcześniejsze zdjęcie, jak właśnie ta farma wygląda. My lecimy tam już i widzimy się chyba za chwilę. Dobra, jesteśmy już na następnej farmie do licytacji. Jak możecie tutaj zobaczyć, jest nawet troszeczkę większa, bo właśnie, jest większa chyba tutaj zagroda na te krawy i ogólnie więcej miejsca na pojazdy. Tu jest jeszcze taki jakby takie poddasze, znaczy poddasze. Taka wiata tutaj jest długa, tutaj nie wiem, tu może być samochody raczej, albo jakieś motocykle, czy tam bale siana. Co tutaj może być, to do końca nie wiem. Mamy tutaj taki domek, oczywiście silosy i to w sumie tyle. Więc dobra, licytacja się już zaczęła, zasady w sumie takie same jak poprzednio były, już tylko 100 tysięcy, już jest 500 tysięcy, choć jeśli ta osoba ma tyle, to w sumie chyba już powinna zgarnąć tą, kurde, tutaj farmę. Choć jeśli nie będzie miała tych 500 tysięcy, to w sumie albo dostanie pewnie jakiegoś bana, albo coś takiego, nie wiem do końca, lepiej się nie będę wypowiadał. Więc dobra, farma została sprzedana za 100 tysięcy, w sumie to jest bardzo niska cena, nie wiem jak tak niska cena mogła się tu znaleźć. Dobra, to by był koniec tego filmu, bo niestety głos mi się nie nagrał do końca, wideo było nagrane, więc no, nie ma sensu po prostu wam pokazywać czegoś, co nie będziecie mieli jeszcze okazji słuchać. Na początek, a raczej na koniec, jeszcze wybrałem 3 osoby, ze względu na ostatni konkurs, który był pod ostatnim odcinkiem, był ogłaszany, no i osobom, którym udało się wygrać, wybrałem 3 osoby i pierwsza osoba to ma UID 843, druga osoba to jest UID 40, a trzecia osoba UID ma 19, więc te 3 osoby nie się zgłoszą pod filmem do mnie, że po prostu są, znaczy mogą się zgłosić. Napiszcie do Rydzia, ja Rydziowi to oczywiście napisałem te wszystkie 3 osoby, które wygrały. Napiszcie do Rydzia, możecie go poprosić, żeby po prostu wam dał to, tą premkę i tyle w sumie. Więc no, jeszcze raz wam mówię, dziękuję za oglądanie, sorry, że po prostu dźwięk się nie nagrał końcówki tych 2 licytacji, bo były 4 licytacje. Początek nagrałem 2, niestety właśnie tych 2 ostatnich się nie nagrało. No cóż, dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się spodobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję też na kanale, jeśli chcecie po prostu dostawać powiadomienia na więcej filmów. Ja was żegnam, trzymajcie się i cześć.